20 lat temu Alibabki śpiewały o tym, jak dobrze mieć sąsiada, bo on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada, a zimą pomoże przy węglu i przy koksie i sama nie wiesz, kiedy ułoży wam się rok. Taką sąsiedzką pomoc pochwalić się mogą mieszkańcy powiatu łomżyńskiego, a wszystko za sprawą współpracy gminy Łomża z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży. Okazuje się, że zainteresowanie jest przeogromne z wielu względów. Myślę, że czynnik finansowy ma ogromne znaczenie, bo przy tym, jakie emerytury przeważnie, tak, czy nawet zarobki mają osoby opiekujące się, a my proponujemy w granicach 1000, czy trochę ponad 1000 zł na rękę tak zwanej pensji za sprawowaną opiekę, to przy rencie czy emeryturze, która no dzisiaj wynosi troszeczkę więcej już, tak, te 1000 zł, 1100, 1200 to jest kawał dodatkowego pieniądza za opiekę, którą bliscy często i tak sprawują, tak? Ale myśmy wyszli z propozycją, żeby osoby wymagające tego typu pomocy, to są przeważnie osoby chore, osoby, które nawet nie są w stanie opuszczać swojego domu, nie tylko na wózkach, ale i osoby leżące. Ośrodek Pomocy Społecznej fantastycznie dobrał pod tym względem te osoby, ale to powoduje, że my z pewną formą usług, które realizujemy w tym projekcie, jedziemy po prostu do domu uczestnika, bo czy usługi fizjoterapeutyczne, czy usługi psychologiczne, czy usługi doradców życiowych, co najmniej w 25% realizujemy na miejscu w domu uczestnika. Te osoby zostały wyselekcjonowane, prawda? Ci, którzy są w stanie swobodnie się poruszać, przyjeżdżają na zajęcia do nas. My mamy najmłodsze 60-kilkuletnie panie czy panów, tak? A w średnim wieku to jest 80-90, a te troszeczkę starsze to 95 lat nawet. W związku z tym obowiązek noszenia tej opaski telemedycznej przez 12 miesięcy, bo sedno projektu to od października, przełom października, listopada otrzymane opaski seniorzy założyli na ręce i mają obowiązek ich nie zdejmować przez co najmniej 12 miesięcy, bo ona mierzy ciśnienie, mierzy tętno, prawda, inne funkcje życiowe. W ramach monitoringu sprawowanego przez specjalistyczną firmę medyczną, ratownicy medyczni 24 na dobę obserwują, co dzieje się z ich pacjentem. Uczestnicy wyrazili zgodę, że przekazać no, zgodnie z RODO tajne informacje o swoim stanie zdrowia. Każdy takie oświadczenie podpisał, każdy przekazał informacje do firmy medycznej i medycy, jak widzą, że coś się dzieje, to mając informacje o człowieku, widzą, w jaki sposób mu pomóc. Opieka jest sprawowana 24 na dobę. Projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pod nazwą Teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniorów rozpoczął się w sierpniu 2022 roku. Półmetek jego realizacji jest dobrą okazją do podsumowań i spotkania informacyjnego w Starych Kupiskach. Seniorzy muszą mieć wsparcie od władz, czy gminy, czy powiatu, czy województwa, czy państwa. Oni są naprawdę bardzo cenni, mają dużo doświadczenia, mają dużo energii, i trzeba to wykorzystać dla innych ludzi, bo naprawdę mogą dużo zaproponować innemu człowiekowi. I stąd też różne projekty, różne działania też samorządu województwa podlaskiego, które bardzo dużą rolę w tym upatrują, że można pomagać ludziom. I to robimy po prostu w całym województwie. Wsparcie ogromne, przeogromne sami uczestnicy projektu otrzymują, bo przecież i fizjoterapeuta, i psycholog, i opieka medyczna, coś co jest dzisiaj możliwe poza systemem opieki zdrowotnej.
to to daje nasz projekt. Na to uzyskaliśmy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego i naprawdę cieszy to, że Urząd Marszałkowski zauważył, że są takie potrzeby, a potrzeby są przeogromne. Dzisiaj realizując ten projekt mamy już zrekrutowanych jakby listę taką zapasową, osoby się zgłaszają do następnego projektu na kilkadziesiąt osób. Ale co jest jeszcze ważne, że dzisiaj po okresie pandemii, takiej izolacji społecznej, kiedy to w pandemii zauważyliśmy, że przeogromną wartością są usługi sąsiedzkie i te usługi sąsiedzkie są dzisiaj wspierane. Ten sąsiad, który podwiezie do miasta, do lekarza, na zakupy, do kościoła, ten sąsiad, który przyjdzie porozmawiać kilka godzin, który zmyje naczynia, ten sąsiad dzisiaj ma okazję w tym projekcie utrzymać konkretne wynagrodzenie. On przecież nie przyszedł po wynagrodzenie, on przyszedł pomóc. A to jest taka gratyfikacja i to jest piękne. I dzisiaj spotykamy się także w tym celu, żeby z oszczędności projektowych jeszcze dodatkowe bonusy naszym uczestnikom przekazać. Celem głównym projektu jest uzupełnienie systemu wsparcia gmin w powiecie łomżyńskim na rzecz osób 60+, w postaci usług opiekuńczych świadczonych lokalnej społeczności w formie usług sąsiedzkich i zdalnej opieki, wykorzystując opaski telemedyczne. Z gminy Łomża w projekcie bierze udział 27 uczestników oraz 27 ich opiekunów. Pozostałe osoby pochodzą z ościennych gmin powiatu łomżyńskiego. W ramach gminy realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej gminy Łomża, który był odpowiedzialny za promocję i przeprowadzenie rekrutacji do projektu zarówno uczestników, jak i opiekunów. Realizacja projektu bardzo dobrze wpisuje się w zadania, które na co dzień sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Troska o osoby starsze, bo wiadomo, starzeje się nam społeczeństwo i jest dla nas bardzo priorytetowa. Dlatego i realizacja tego projektu jest dla nas priorytetowa i podjęliśmy się wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną. Jeśli chodzi o uczestników naszego projektu, to muszę powiedzieć, że na początku byli tacy sceptyczni, bo coś nowego, nie wiadomo jak się w tym odnaleźć, czy podołam, czy dam radę, a się okazuje, że bardzo, bardzo są obecnie zadowoleni, jeśli z nimi mamy kontakt, czy telefon czy osobisty, to słyszymy same superlatywy. Społeczeństwo w Polsce jest coraz starsze. Mieszkańcy małych miejscowości nie zawsze mają dostęp do lekarza lub mieszkają samotnie. Dlatego uczestnicy projektu zostali wyposażeni w opaski telemetryczne oraz uzyskali pomoc ze środowiska w postaci usług sąsiedzkich. Poza tym otrzymali usługę teleopieki, pomoc doradcy żywieniowego, pomoc prawną, pomoc fizjoterapeuty, diabetyka czy rehabilitanta. To duże wsparcie, które doceniają jego uczestnicy. Potrzebuję opieki. Potrzebuję w domu, żeby ktoś trochę tam ogarnął, żeby dozawiózł mnie gdzieś do lekarza, do tego. Także bardzo jestem wdzięczna. Mam panią Basię Kosakowską, bardzo fajną, pomoże mi przy wszystkim. Bardzo to potrzebne ludziom. I żeby tak konkretnie, żeby to nie było tylko październik, ale jeszcze z rok. Jest bardzo cenne, że psycholog przyjedzie porozmawiać, chociaż moja córka jest psychologiem, więc ja nie potrzebuję, ale przyjeżdża pani. I rehabilitacja była. Jeździłam co 2 tygodnie, te moje kolana, mi kręgosłup bolący. No i spotkania tak jak dzisiaj, to jest fajne spotkanie z tymi ludźmi. Z Nowogrodu mamo, panią też, z mężem. Dla mnie to bardzo. Takich projektów więcej. Elżbieta o urodzenie nie chodzi. No, musimy jej pomagać. Ogólnie jest osoba radosna. Lubi śpiewać, ale też lubi chodzić. No i ta opaska jest naprawdę bardzo ważna, nie? Bo czasami jest tak, że Elżbieta musi zostać w domku i jak coś się dzieje, nie? I jest jakiś sygnał. No ja jestem za tym, żeby ludziom pomagać i wspierać. Zawsze byłam. To jest bardzo duże wsparcie. Cieszę się, że są tacy ludzie i można korzystać. Bo to dużo daje dla rodziny. Jeżeli chodzi o pomoc, to jesteśmy jakby za tym. Dużo też dała ta opaska. No i fizjoterapeuta, wsparcie, tak samo psychologów, pań tutaj z NOT-u, które były przekochane zawsze. Więc jakby my jesteśmy za tym. Bardzo fajny projekt. Jestem bardziej świadoma wszystkiego. Jeżeli chodzi też o taką pomoc pod względem, nie wiem, nawet powiedzmy odparzeń, tego wszystkiego, to bardziej można więcej zauważyć. Tak samo przecież kurs pierwszej pomocy dużo dał. No jak najbardziej jestem, tak jak powiedziałam, bardziej świadoma. Każdy dzień jest różny, ponieważ w zależności od potrzeb. Był
czas, kiedy seniorka była w bardzo złym stanie i psychicznym, i zdrowotnym, więc to wymagało innej opieki. Teraz jest znacznie lepiej, więc wymaga innej opieki. Ale podstawowe zadania to oczywiście trzeba mieszkanie sprzątnąć, trzeba leki przygotować, zakupić, zamówić, kontrolować, czy są leki jeszcze, czy nie, czy się kończą. Poza tym, no, jakiś tam obiad, był czas, że trzeba było śniadanie przygotować, podać, do kolacji coś przygotować. Póki co jest lepiej, znacznie lepiej, więc masę rzeczy seniorka jest w stanie sama sobie zrobić. Uważam, że masę dobrych rzeczy robi rehabilitant. Pan, który przyjeżdża, jest to osoba, która uważam, że zna temat, wie jak postępować i tak jakby stawia ją na nogi. Ciśnienie mierzy na ramienne do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia z wbudowaną funkcją wykrywania migotania przedsionków oraz glukometry do pomiaru cukru we krwi, kwasu moczowego i cholesterolu. Uczestnikom spotkania wręczył wicemarszałek Marek Olbryś, Piotr Grabani oraz wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Później odbyły się prowadzone przez ratowników medycznych szkolenia w używaniu nowych urządzeń. Uczestniczę w jednym z najlepszych projektów jakikolwiek ja uczestniczyłem wcześniej. Jest to fantastyczna sprawa. Teleopieka to coś, co powinno być już normą. To funkcjonuje w krajach zachodnich. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Fantastyczny projekt, warty powtórzenia kolejnej edycji. Wspólnie z małżonką prowadziliśmy szkolenia dla osób, które podjęły się tego trudnej, a zarazem jakby chwalebnej roli opiekuna osób, które wymagają opieki. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, edukację związaną z profilaktyką, opieką, jak również informowaliśmy uczestników o innych możliwościach skorzystania z pomocy różnych organizacji państwowych, samorządowych, jak i pozarządowych. W ramach projektu Teleopieka i usługi sąsiedzkie dla seniorów profesjonalnie wyszkoleni opiekunowie świadczą pomoc w codziennym życiu, na przykład pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, karmieniu, podawaniu leków, w utrzymaniu mieszkania w czystości czy w kontaktach z lekarzem, za którą otrzymują gratyfikację. Wartość projektu to 1 200 000 zł. Jego realizacja zakończy się w listopadzie tego roku.